Jeszcze wam nie mówiłem, ale 2 dni temu mieliśmy włam do busa. Jeszcze nic w nim nie zrobiliśmy, a już się włamali. Tutaj możecie zobaczyć, ktoś śrubokręt włożył, próbował to przekręcić. Zobaczcie, ile tu jest wody. Na samym dole aż tyle się jej zebrało. Pierwszy mechaniku Rzeczpospolitej. Działa? Cześć! Jesteś na kanale Kapitan Przyczepa, na którym pokazuję techniczne zagadnienia związane z karawaningiem. Jak już wiecie, albo nie, rozpoczęliśmy budowę kampera. To nasza nowa seria. Jeżeli jesteś zainteresowany serią budowania kampera, tutaj jest przycisk subskrypcji. Jak go klikniesz, będziesz na bieżąco poinformowany o wszystkich nowych filmach. Dzisiaj będziemy zajmować się przygotowaniem auta od strony technicznej. To co? Jedziemy do Rafała, do warsztatu, będziemy naprawiać. Rafał, jaki plan? Plan jest taki, dzisiaj zdejmiemy całą budowę, żeby zobaczyć, co się kryje pod tymi OSB. Odłożymy sobie je gdzieś na bok i być może wykorzystamy na jakieś półeczki, na jakąś konstrukcję, kto to wie. Także, do dzieła. Akcja! 10 powiedziałeś? Zawsze jest 10. Tak powiedziałem. Co, 8? Ta 10 nie pasuje do tej 8. Dobrze zaczęliśmy. Idę po inny klucz. Pierwsza historyczna płyta. Zobaczymy, co jest za. Zdjęta. Jak co jest za? Jest ładnie, bo ja już odkręcałem przed zakupem jedną. Więc wiem, że jest ładnie. Super, o, tu już takie porobione. A to, żeby śruba weszła tutaj. To na razie zostaje. Już może mamy początek. A ja w międzyczasie odkręcam tutaj ten zawias. On jest połamany. Nie wiem, czy go zespawamy, czy go zaraz wyregulujemy. Będziemy próbować zrobić, żeby drzwi nam się zamykały. A wszystkie wkręty tutaj. Zobaczymy, ile tych wkrętów zbieramy, jak wszystkie wykręcimy. Rafał. Widzę, że bawisz się w archeologa. Znalazłeś coś. Tak. Tylko nie wiem, co to jest. I co miało na celu? Bo tutaj widać, że rdza wyłazi. No. Ktoś coś tu próbował naprawić. No, jakiś dystans jest włożony czy coś, nie wiem. A może jestem w błędzie i... No. Ale rdze wieje. Tak, przechodzi rdza przez to. Tak. Trzeba będzie to wyczyścić do zera i... Naprawić. I naprawić. Tutaj Rafał za ścianą znalazł coś takiego, była gąbka w worku. Nie wiem, czy to tak jak wata foliowana, czyli taka coś. Nie wiem, czy to służyło do ocieplenia w takich kostkach. No i też podjęliśmy decyzję, że na czas całego tego remontu tą przegrodę zdejmiemy. Będzie nam łatwiej wszystko też przygotować pod to, że jakbyśmy się zdecydowali zdjąć tą przegrodę jednak kiedyś i przerobić na specjalny kempingowy, to żeby już wszystko pasowało. 3 rodzaje śrub w ścianie grodziowej. Taka 8, to jest 13. Tak. 13. I jeszcze tu są takie imbusy jakieś dziwne. O. Tutaj możecie zobaczyć. O, takie imbusiki jeszcze. Action. Ciężka? O. Myślę, że z 30 kilo. No może 20. No ale swoje waży. Te płyty, które były położone na ziemię, one od spodu miały, o, jak widzicie, folię, były pokryte folią. I tu gdzieś miejscami trochę tej rdzy od dołu zaczęło działać. Wzięliśmy sprężareczkę, żeby wypsikać wszystko ze wszystkich szczelin. No, wstępnie mamy już wyczyszczone. Jeszcze musimy naprawić ten zamek, bo te drzwi się dobrze nie trzymają. Rafał jeszcze się zorientował, że nie odkręciliśmy boków. A kolejnym etapem, co kolejnym etapem pojedziemy chyba sprawdzić szczelność. No, warto by było, że nikt gdzie nam nie przecieka, żebyśmy się nie obudzili z ręką w misce pełnej wody. Tak, Rafał, myślisz, że to pomoże? No,
Myślę, że będzie działać. Ja też mam taką nadzieję. Pierwszy mechaniku Rzeczpospolitej. Działa? Jednym palcem? Czy, w czym był problem? Niewyregulowany, nie wiem, to jest zamek, zapięcie, zawias. To coś. Oto. Uto. Wyczyściliśmy, wyregulowaliśmy i działa. Demontujemy tą szafkę. Jak widzicie, ona jest na tyle wysoka, że jakbym hamował nagle samochodem, to może poduszka by wystrzeliła, ale byłoby tak. A u ciebie, Rafał? No, ty miałbyś szansę przeżyć. Siedziałem blisko. A ja? No, nie. Nie ma szans. Nie. Ty walisz głową, ja nie. Więc niestety. Demontujemy. Taradadam. Pierwsze zadanie i zapał już ten. Nie no. Nie sprawdziliśmy gdzie się. Znaczy wydawało nam się, że to są śruby mocujące tą półkę nad nami, ale okazuje się, że nie. I zdjęcie nawet tego jest już wyzwaniem, bo jeszcze będziemy musieli rozkręcić elektronikę, więc usunięcie tej półki wydaje mi się bezcelowe. Zaryzykujemy twoje życie i głowę. No nie, no, ja bym tu wziął i wyciął taką dziurę. Nie, no kawałek tego jakoś byśmy kiedyś wycięli, to nie? No to i tak trzeba będzie zdemontować. Tak, ale to już operacja na oddzielny dzień. No. Dzisiaj potrzebujemy efektów. Zaprawki. Jakiego odkrycia dokonałeś? Że tam jest taki przycisk na fotelu, jak go nacisnę. Czekajcie. Tak, i teraz. O. I fotel idzie niżej. Jak już fotel jest niżej, no to. To jest ok. Nie trzeba wykręcać półki. Wystarczy obniżyć fotel. Tutaj jest właśnie Rafał, ten język, widzisz? I to tędy leci wszystko. I potem wszędzie tu na tą elektronikę pryska. Jakby tu coś wymyśleć, żeby to zbierało do jakiegoś czegoś i to odprowadzało pod samochód, co nie? Bo załatanie tego będzie za trudne, żeby to ten, tak mi się wydaje. Możemy w międzyczasie, jak nie mamy pomysłu na tamto, dopsikać trochę, dostałem też informację, żeby popsikać trochę tam wtryski od samego spodu, żeby już trochę się rozmiękczały, jakby kiedyś trzeba było je wyciągnąć. A przynajmniej co, musimy zdjąć wszystko, żeby to poprawić, ten odpływ i wycieraczki nasmarować. No tak, no nie widzę innej opcji. No i mamy, to są śruby od mocowania tej listwy, bo od drzwi bocznych. I tutaj te śrubki daje. I tutaj też jest coś wilgotne. Tutaj spod coś wychodzi. I tutaj, a no bo tutaj widać, że też z tej śrubki coś leci. Chyba trzeba będzie je odkręcić i całą listwę na nowo uszczelnić. I to mi właśnie się nie podoba, pomyślę na zapiankowanie wszystkiego, że potem jakakolwiek zmiana to jest horror. To tak po prostu zejdzie teraz? To jest ten wyciskacz jakiś? Tak, ściągacz. Rafał już zdjął pierwszą wycieraczkę. Używa takiego magicznego... Pokażesz, Rafale? O! I teraz co potem robisz? Kręcisz tą śrubą? Na górze? Kurde, my jak normalnie jak fachowcy mamy narzędzia. To znaczy ty, bo ja to nie. I co? Już? Już. A tu go? Hej. Co odkryłeś, Rafał? Że kabelek jest zakończony. To dlatego jak naciskałem ten silniczek, to mi nie psikało. Tak nam się wydaje, dobra, czekaj. A wiesz gdzie to połączyć? Jeszcze nie. A. Tutaj i gdzieś. Tu szukamy drugiego końca. A, może być, że gdzieś jest drugi koniec. A ty nie odłączałeś tutaj niczego? Nie. Nic nie odłączałem. Czy jakaś operacja odbywa? Nie. Operacja czego? Operacja wzmocnienia tego plastiku. A, żeby ładnie nam wyciskało. Ja wymienię od razu dzisiaj filtr powietrza. Zobaczycie, taki duży jest w tym samochodzie. Taki bydlun. Zaraz zobaczymy jak stary wygląda. Filtr znajduje się tam. Trzeba tą kopułę odkręcić. Filtr piękny. Możemy go porównać od razu do nowego. Nie, no, chyba nadaje się do wymiany. Nie, dobra, żartuję. Dobra, jeszcze zobaczymy. Wrzuciłem na Facebooka w ogóle zdjęcie tego. Ktoś z was napisał sprężareczką przeczyścić i jeździć dalej. I oglądać, nie, jak to było, sprawdzać. Tutaj patrzcie, są śruby, ale jak to tutaj, jedna śruba jest już zjedzona całkowicie. O, teraz widać. Już jej nie ma, musimy ją zastąpić czymś. Zobacz na to. To jest czyste. Weź do ręki, no. Zobacz co się stało z jedną śrubą.
skończyła się. No, znajdziemy coś, co nie? Podobnego, mam nadzieję. Nie, bo to... Myślę, że wszystkie trzeba. Bo to filtr powietrza. Patrz. Trochę brudny. Świeży. To co? Połówka fumfel, po 20 tysiącach. Rafał, co? Spręża ręczką i wkładamy z powrotem. No, oczywiście. Dobry serwis. Ten pan miał ten samochód chyba 3 lata, a wcześniej miał go Niemiec od nowości. Myślę, że ten filtr wkładał Niemiec. To co, czyścimy, a potem wystawiamy na OLX używkę, zawsze odzyskamy trochę pieniędzy. O, wcale nie. Myślałem, że będzie dużo syfu. Nie wiem, czy widzicie, ale tam jest po prostu masakra w środku. Pomiędzy. Po prostu jest syf jak nic. Znaleźliśmy, mamy śrubkę w wersji OM, prosto od producenta, original. Pokaż, Rafał, pasuje, to jest, znaczy tak naprawdę to jest zamiennik oryginału, czyli tak jakby oryginał, o, widzicie? Taki do drewna, on rdzewieje, Rafał, czy nie? No nie rdzewieje, czy rdzewieje? No dobra, dowiemy się. Ten filtr normalnie aż nie pasuje, wszystko takie stare i brudne, on taki piękny. Czego brakuje? Odpowiedź brzmi światła. Zaraz będziemy się do niego dobierać, zobaczymy, czy go robimy, czy... No nie wiem zresztą, będziemy szukać. Zobaczcie, ile tu jest wody. Na samym dole aż tyle się jej zebrało. Co, robisz uszczelkę na nowo? Ano. Ano? O, jak ładnie. Jakby stąd było, nie? Będzie cyk fuch? Będzie fuch cyk. Doszedłem do silniczka wycieraczek, znaczy spryskiwacza. I tutaj wyciągnąłem sobie kostkę. Więc zrobimy tak, że ktoś wsiądzie, naciśnie, a ja będę mierzył. Albo na odwrót. Jest, działa! Ja już wyciągnąłem tutaj rureczkę. I żeby wyciągnąć tam tą pompkę, musimy wypompować cały płyn do spryskiwaczy, bo nam się wyleje. Jak twój pomysł, Rafał, tutaj? Wydaje się, że będzie uszczelnione. Ale no, to wydaje się, no bo tutaj no, nadal nie ma niczego, co dociska. A tu też jest? Z tej strony coś? Tak, no tutaj, wiesz, wydarło od razu matę, nie? A. Tam, co zakleiliśmy. A. Od razu ją wydarło. To trzeba będzie to jakoś pewnie włożyć tu coś. No możemy jeszcze raz przykleić. Trzeba było opróżnić cały zbiornik, żeby wyciągnąć tą pompkę. Co to, Rafał, za konstrukcja? Suszarka do reflektorów. Działa, czy to pierwszy raz? Pierwszy raz, no. Zobaczymy. No i trochę ciepłego wejdzie, trochę wyjdzie. No musielibyśmy wyciągnąć jeszcze coś, żeby to najlepiej właśnie krążyło. Więc w sumie nawet wyciągnięcie tej bocznej lampki nam dużo da. To weź, Rafał, podłącz tutaj tylko kabelki. Ja to przyczyściłem i tam jakimś wódekiem przejechałem. Może się zatarło. To co, odpalamy? No, stanęliśmy przed większym wyzwaniem. Michał zgubił kluczyk. Nie zgubiłem, po prostu nie wiem, gdzie położyłem. No ale wyzwanie. Czuję, że coś tam chodzi w środku, ale to z zewnątrz się nie kręci w ogóle. I się zatarło. Dobra, trzeba kupić. Nasza suszarka przez, powiedzmy, pół godziny naszych zakupów popełniła prawie suchy reflektor. Tak, i potem będziemy mogli zobaczyć, czy to się wlewa i którędy. Zobaczymy jeszcze, czy coś tam... Przynajmniej... O, jest jeszcze. Jest dużo, zobacz, tutaj jeszcze tu jest. Się trzyma. Dobra, czyli trzeba go tak co chwilę... Szturchać. Szturchać, żeby miało możliwość. Tak. Odparowania. Byłeś, Rafał, na shoppingu? Tak, byliśmy na shoppingu i nabyliśmy pompkę do spryskiwacza. Original? Nie original, zamiennik. Zamiennik, ile za pompkę? 28 PLN-ów. O, to musiałeś się dobrze targować. I złoty 20 za spinkę do podszybia. Bo już dawno nie były wymieniane. Co, to wszystkie będą teraz spinki? Tak, wszystkie nowe. Dobra, akcja. Dobra. I po co, Rafał, wymieniałeś te spineczki? Żeby ta uszelka pod szybie przylegała ładnie do szyby, żeby woda nie spływała nam na silnik. No co ty? A co, były wyłamane? No tak, nie trzymały się. Myślę, że ktoś kiedyś to zdejmował i nie zauważył albo coś, nie wiem. No. Zakładam, że nie zauważył. Staram się nie znajdywać złej woli w tym. Oj, to chyba w złej kolejności założyłeś. No, oczywiście. Nie byłbym sobą, gdybym założył. Dobry. No, dobra. Musisz podnieść tamte.
No to tu macie te stare połamane spinki. Prawie wszystkie były połamane, tylko dwie były dobre. A teraz są wszystkie. Ja już zbiorniczek zainstalowałem. Tu jest nowa pompka, wpycham i zobaczymy, czy działa. Działa, myślisz? Mam nadzieję. Good work, my friend. Wodę i sprawdzamy, czy nasz system odprowadzania wody nie działa. Nie działa. Gdzie to leci? Od razu widzimy. Tutaj, na łączeniu tej pianki. Tak, ale w dół gdzie leci? Silnik. I tutaj. No to już kolejnym razem będziemy, myślę, wydaje, że... Że co? W tym miejscu tylko przecieka. Że maźniemy silikonem. Tak? I potem na się. Ja chciałem jeszcze podziękować Przemkowi Zdrojewskiemu, który naprawił mi kontóweczkę i wyposażył nas, nasz warsztacik, klucz uderowy, którego zawsze nam brakowało. Piękny, z poprzedniej epoki. Takie narzędzia się nie psują nigdy najprawdopodobniej. Dzięki wielkie. Chciałem podziękować też Miłoszowi z kanału Latający Dywan. Pewnie go znacie. No, służy dobrą radą też, więc dzięki wielkie. Fajnie. Rafał nie może odpuścić. Chce, żeby klosz wyglądał doskonale. A ja podejrzewam, że to leciało tamtędy, tam było widać, że było mokre, więc zrobiłem taką na razie prowizorycznie cokolwiek, no żeby zobaczyć, czy on będzie dalej parował, jak go włożymy. Jeszcze wam nie mówiłem, ale dwa dni temu mieliśmy włam do busa, jeszcze nic z nim nie zrobiliśmy, a już się włamali. Tutaj możecie zobaczyć, ktoś śrubokręt włożył, próbował to przekręcić. I tutaj jest taka klapka, która powinna być zamknięta, żeby tam woda nie wpadała, ale już się nie zamyka, bo ktoś to śrubokrętem wyważył. Będziemy musieli to wymienić. No, w ogóle było tak, że przyszedłem, wszystkie drzwi tylne, boczne, przednie, wszystko było otwarte, deszcz padał do samochodu w ogóle. Ktoś przekręcił to, wszedł, chciał coś ukraść, poszedł, nawet nie zamknął drzwi. No, ale czasami jest tak, że zaczyna się gorzej, ale potem już tylko są, no nie wiem, no lepsze dni, nie wiem jak to powiedzieć, ale będzie dobrze. Mam jeszcze jedną sprawę do was. Będę zmieniał rejestrację. W moim województwie na początku jest NO, a potem może być 5 liter, na przykład NO Captain, albo cokolwiek. Napiszcie mi proszę w komentarzach propozycje, jakie macie pomysły. Jak coś fajnego wymyślicie, to zamówię sobie taką personalizowaną tablicę, a jak nic fajnego nie wymyślimy, to zostanę pewnie przy jakimś losowym numerze. Na dzisiaj to tyle. W kolejnym odcinku będziemy jechać do mechanika. Tam będą już wymieniane troszeczkę takie rzeczy bardziej mechaniczne dla mechaników, a nie dla nas. Dodatkowo będę jeszcze dorabiał kluczyk. Jak wiecie, dorobienie takiego kluczyka to 650 zł, ale mam opcję fajną i optymistyczną, ale o tym powiem wam w kolejnym odcinku. I mam też już bardzo dużo odpowiedzi od różnych instytucji, stacji i instytucji kontrolujących, jeżeli chodzi o wymianę ściany grodziowej na taką drewnianą. Jakie są konsekwencje? Czy to można, czy nie można, co na ten temat myślą ubezpieczyciele też, między innymi w przypadku kolizji albo wypadku. Dużo z was też mówi, że tak długo będziemy robić tego kampera. No pewnie będziemy długo, bo my oprócz zrobienia tego kampera musimy jeszcze nagrywać to, montować i wszystko robić. A dodatkowo naprawdę robienie zajmuje dużo, dużo czasu. I pamiętajcie też o tym, że na dole tutaj w linku jest plik, w którym ja cały czas zapisuję, ile już wydałem pieniędzy i ile czasu na to wszystko poświęciłem. Widzimy się już w następnym odcinku. Siemanko!